Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. Witamy się po raz 68. Coraz cieplej witamy się, a to za sprawą rosnących temperatur. To znaczy, że będziemy coraz częściej zaglądali na pola i do ogrodów. O tym też dzisiaj będzie. Flesz na początek. W klubie hodowców bydła Witek Stańca podejmie temat wody w odchowie cieląt, która jak się okazuje jest bardzo potrzebna, a nie zawsze podawana. To nie podają wody cielakom? No okazuje się, że nie wszyscy, bo wyznają zasadę, że skoro dostają mleko, to wody nie muszą. Co jest oczywiście błędnym rozumowaniem, ale to dogłębnie wyjaśni Witek. Magazyn Prosto z Pola z Krzysztofem Skibińskim. Dzisiaj udamy się właśnie do wspomnianych ogrodów. W trzeciej części gość rolniczych wieści. Gościć dzisiaj będziemy dyrektor Polskiej Izby Mleka, panią Agnieszkę Maliszewską, a Sylwia porozmawia z nią o zagrożeniu eksportu produktów mleczarskich. Zaprosimy was do tradycyjnego konkursu. Radek opowie dowcip. Opowiem. A to wszystko zatopione oczywiście w wyselekcjonowanych utworach. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka. Radosław Nowak. Zapraszamy.
Flesz rolniczych wieści. Przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych związanych z wytwarzaniem żywności w ramach systemów jakości trwa do 18 marca. Środki na ten cel pochodzą z budżetu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Zainteresowani pomocą mogą się też ubiegać o przyznanie zaliczki. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, przypominamy, do 18 marca. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski poinformował, że udało się doprowadzić do zmian w Zielonym Ładzie, co było i jest jednym z postulatów protestujących rolników. Jeżeli chodzi o problem związany z Zielonym Ładem, to generalnie doprowadziliśmy do istotnych ograniczeń Zielonego Ładu, podkreślił Siekierski. Wyjaśnił, że chodzi o stosowanie pestycydów, warunkowość w ekoschematach oraz niekaranie rolników za niecelowe błędy. Udało się także ograniczyć warunki ugorowania. Złożony jest już wniosek o uchylenie obowiązku ugorowania w tym roku oraz o przeniesienie tego obowiązku w roku przyszłym do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów, za co też rolnicy mieliby płacone, poinformował szef resortu. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje szkolenie online. Szkolenie pozwoli na realizację założeń biznesplanu w ramach działania Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW. Zainteresowane osoby przed szkoleniem otrzymają link stanowiący zaproszenie do udziału w szkoleniu za pośrednictwem platformy. W szkoleniu przewidziano 6 podstawowych tematów: integrowana ochrona roślin, technologia produkcji roślin wysokobiałkowych, bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym, technologia produkcji roślin zbożowych, zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie i prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Szkolenie zaplanowane jest na 15 marca. Witam Państwa, Mirosław Spochacz, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zaczął się już taki okres, w którym rolnicy zaczynają myśleć, oprócz protestów i innych rzeczy, zaczynają myśleć o tym, co na polu. Związane to jest z wnioskami obszarowymi i te zmiany dotyczące roku 2024 chcielibyśmy tym naszym rolnikom przekazać. Jest parę zmian, zresztą sami pewnie na tych protestach też są za tym, żeby te zmiany były. Czy te zmiany będą już aktualne w 2024 roku? Tego dowiedzą się na szkoleniach. Planujemy w przyszłym tygodniu takie 2 szkolenia. Jedno odbędzie się 13 marca o godzinie 10 w Skórkach i będzie dotyczyło ekoschematów, warunkowości, właśnie płatności i dopłat na 2024 rok. Drugie o takiej samej tematyce planujemy 15 marca w Skarbienicach, również o godzinie 10. Taka sama tematyka. Jeśli rolnicy byliby chętni, to tutaj na tych szkoleniach, akurat na tych dwóch, mamy taką ograniczoną liczbę i prosilibyśmy o taki kontakt telefoniczny, zarezerwowanie sobie miejsca. Podam numer telefonu, ten nasz stacjonarny to 52 kierunkowy 30 21 709. To jest telefon do biura. To szkolenie jest takie, dlatego takie troszeczkę ograniczona liczba osób, bo jest w ramach projektu. Na tym szkoleniu będzie obiadek, kawka, więc będzie można sobie w ciągu tych paru godzin, które szkolenie będzie zajmowało, będzie można się dużo szczegółów na temat tych ekoschematów w 2024 roku dowiedzieć. Z ważnych rzeczy to chciałbym jeszcze rolnikom przypomnieć, że 15 upływa termin składania wniosków o te dopłaty suszowe. Rolnicy doskonale wiedzą, w 2023 roku pamiętają ten trudny okres składania wniosków przez ten profil zaufany. Niektórzy już zapomnieli z rolników, myślą, że jak złożyli ten wniosek przez ten profil zaufany, to już jest wszystko. Chcieliby poczekać na pieniądze, może się okazać, że tych pieniędzy nie będzie, więc to jest pierwszy etap, który zrobiliśmy w ubiegłym roku, czy rolnicy zrobili sami, a teraz zachęcam, żeby ten wniosek, który był wysłany o oszacowanie strat do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w naszym przypadku, żeby rolnicy sobie tam na ten profil zaufany zajrzeli w tą aplikację suszową, pobrali ten protokół. Tutaj ważna rzecz, jeśli strat w produkcji roślinnej dotyczy tylko i wyłącznie produkcji roślinnej, jak rolnicy sobie ten protokół pobiorą czy kalkulację, to na pierwszej stronie mogą sobie sprawdzić, jeśli w produkcji roślinnej straty wynoszą ponad 30%, to uprawnia ich to do składania wniosku teraz w agencji o dopłatę z tytułu strat związanych z suszą. Także zachęcam do pobrania, do zajrzenia chociaż na ten swój profil zaufany. Jeśli te protokoły są, to nawet jeśli jest mniej niż 30% strat, to ten protokół sobie pobrać. Ministerstwo obiecało, nie wiem czy tak będzie faktycznie, ale obiecało gdzieś tam w medialnych wiadomościach, że ci, którzy mają te straty niższe niż 30% w uprawach, też będą jakieś dofinansowanie mogli otrzymać, więc warto teraz tam wejść i te protokoły sobie pobrać. To odnośnie suszy. No i jeszcze jedna ważna rzecz, ale to już jest też troszeczkę, bym powiedział, tak musztarda po obiedzie, ale ci, którzy wiedzieli, bo to
też taki był bardzo szybki nabór agencyjny. Mam informację z agencji, że otrzymują już rolnicy pieniądze na dopłatę do kukurydzy. Ci, którzy takie wnioski składali, to mogą się tych pieniędzy w najbliższym czasie, jak jeszcze nie dostali, to w najbliższym czasie mogą się spodziewać. No to takie ważne informacje ze Ośrodka Doradztwa Rolniczego chciałbym Państwu przekazać. Pozdrawiam, Mirosław Spochacz, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą tutaj u nas w Żninie. Był to flesz rolniczych wieści. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. I still remember when we got together. Our romance was hot, I recall. I was at grandma's, but when school was starting, I had to come back in the fall. And I started riding at least every couple of days. And now by the mailbox I watch for the mailman with anticipation, I say. I said, hey, send me a letter, Amanda. I said, hey, send me a letter. Advice. They talked about absence and heartbreaks were falling. Fishing the sea, they were nice. The pretty girls flirted, I was alerted. Some thought I was handsome and sweet, but I was determined to wait for a letter out by the box on the street. And I said, hey, send me a letter, Amanda. I said, hey, send me a letter today. I said, hey, send me a letter, Amanda. But tell me you love me, but tell me it's over. I need to know. Years have flown by him, so much has changed since back then. He makes his music and rides in a big bus and flies around the world with his band. The papers and TV say nice things about him. His songs are a picture of life. And girl, so is this one, and we are so thankful that we're singing with him tonight. I said, hey, send me a letter, Amanda. I said, hey, send me a letter today. I said, hey, send me a letter, Amanda. We'll send you some flowers, me, David, and Howard, and a brand new CD. Klub hodowców bydła.
Klub Hodowców Bydła, z nami Witek Stańco, a dziś powiemy o zapotrzebowaniu na wodę u cieląt. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Woda w odchowie cieląt, głównie cieląt. Szanowni Państwo, często mimo wszystko spotykam się ciągle z problemem niezapewnienia cielętom swobodnego dostępu do wody. Wydawałoby to się takie proste, można powiedzieć wręcz podstawowe, a jednak cały czas jest z tym problem, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie mówią, że od pierwszych dni to woda to nie bardzo, bo może wywoływać biegunki. Po drugie, przecież dostaje mleko, no to nie musi tej wody dostawać. Ja dzisiaj troszeczkę chciałem przybliżyć tą wodę i chciałem właśnie, mówiąc tak kolokwialnie, obalić te mity, o których się mówi, że ta woda niepotrzebna, bo że dostaje mleko, to też nie musi. A niestety woda od pierwszych dni być musi. Potrzebna jest zarówno do wzrostu, jak i do rozwoju. Po pierwsze, woda to jest uniwersalny rozpuszczalnik dla związków, zarówno jak organicznych, jak i mineralnych. Reakcje biochemiczne i fizjologiczne też przebiegają w środowisku stworzonym dzięki wodzie, a z tym związane są procesy i anaboliczne, i kataboliczne. Bierze udział w tworzeniu płynów ustrojowych, a te są odpowiedzialne za transport jonów, składników odżywczych do komórek. Woda ma wysoką pojemność cieplną, ale również duży wydatek energii jest potrzebny na jej odparowanie. A co to oznacza? No oznacza, że jest rewelacyjnym regulatorem temperatury. 60-70% ciała zwierzęcia to jest woda. Od czego to zależy? No od wieku, stopnia otłuszczenia, stężenia elektrolitów, wodochłonności, koloidów, od poziomu ATP, czyli adenozynotrójfosforanu. Tutaj powiem taką ciekawostkę. W ciele zarodka tej wody jest aż 98%, u noworodka 80%. Najwięcej wody mamy w mięśniach, bo to jest 80%, w tkance tłuszczowej 45%, w kościach 32%, nawet w zębach 5%. Na gospodarkę wodną mają wpływ liczne układy i hormony, jak również stan fizjologiczny i żywienie. Dużą rolę odgrywa układ nerwowy, tutaj głównie, jak pamiętamy jeszcze kiedyś z lekcji pewnie biologii, o układzie współczulnym i przywspółczulnym. Jeżeli pobudzamy pierwszy, czyli współczulny, ogranicza to wydalanie wody, a podrażnienie drugiego, czyli przywspółczulnego, zwiększa je. Głównym regulatorem wody w organizmie jest układ wydzielania wewnętrznego. I teraz przykład. Tyroksyna. No ludziom pewnie to dużo mówi i Państwu również, to jest hormon syntetyzowany przez tarczycę. On zwiększa wymianę wodną. Ale parathormon, czyli tutaj ten parathormon to już pewnie kojarzymy z okresem zasuszenia, na przykład u krów, gdzie on tam jest aktywowany, wapń i tak dalej, działa już odwadniająco. Niski poziom kortykosteroidów powoduje usuwanie w nadmiarze wody z organizmu. Za to hormon zmniejszający wydzielanie wody przez nerki z kolei należy tutaj oksytocyna i wazopresyna. Wspomnę jeszcze o adrenalinie. Gdy się uwolni do krwiobiegu, początkowo hamuje wydzielanie wody, a następnie je zwiększy. Znowu ciąża i laktacja zwiększa wodę w ustroju, a otłuszczenie to mniejszy procentowy udział wody w organizmie. Wiadomo, że podczas chorób układu pokarmowego, czyli gdy zwierzęta mają biegunkę, moczówkę, wymioty, mamy ujemny bilans wody, a utrata wody powyżej 15-20% to już jest śmierć zwierzęcia bardzo często. Woda u cieląt powinna być praktycznie od drugiego dnia życia. Wykazano, że na kilogram paszy starterowej ciele praktycznie potrzebuje 4 litry wody na 1 kilogram takiej pobranej paszy. Woda powinna być podawana z pojemnika, wiadra na podłodze, bo woda ma się dostać do żwacza, a nie do trawieńca jak przy mleku. I teraz trochę parametrów wody. Takie powinny być parametry praktycznie jak dla ludzi. Po odparowaniu nie może mieć więcej niż 300 mg na litr tlenku, wapnia i magnezu, łącznie do 200 mg na litr. Twardość wody jest wyrażana w takich jednostkach DGH, już nie będę tego tutaj rozwijał, tutaj do 20. Są to takie stopnie twardości wody ogólnej. No i pH 6,5-8,5. Żelazo w wodzie wpływa na jej smak, powoduje mętność. Ilość żelaza nie powinna wynosić więcej jak 0,3 mg na litr. Chlorki tutaj w wodzie tolerujemy do 250 mg na litr. Właściwości fizjochemiczne, które przedstawiłem, to jest jedno. Musimy pamiętać o badaniach bakteriologicznych wody. Głównie tutaj chodzi o bakterie coli, określane na podstawie najmniejszej ilości wody, w której stwierdza się jeszcze pałeczkę okrężnicy. Im to miano mniejsze, tym wyższy jest stopień zanieczyszczenia wody. Polskie przepisy dopuszczają wodę ze studni, gdzie miano wynosi 10, przy zaopatrywaniu jakimś centralnym wodę 50, dobra woda powinna mieć miano coli równe 100. Woda w przewodzie pokarmowym musi być po to, aby przebiegała fermentacja. To właśnie fermentacja zbóż prowadzi do rozwoju błony śluzowej żwacza. I tutaj ważna rzecz, woda zawarta w mleku lub w preparacie nie spełnia tej funkcji, czyli tutaj, aby zachodziła prawidłowa fermentacja, dlatego że te płyny omijają żwacz, te płyny trafiają do trawieńca. Przyjmuje się, że średnie dobowe zaopatrzenie w
wodę dla cieląt do 5 miesiąca to jest od 4 nawet do 8 litrów. Także szanowni Państwo, małe wiaderko wody, które ten cielak potrzebuje do wszystkich procesów, które zachodzą, do trawienia, do fermentacji, ogólnie do życia. Także pamiętajmy o tej wodzie, sprawdzajmy tę wodę, wymieniajmy ją tak, żeby była jak najświeższa, o jak najlepszych parametrach. I na koniec powiem takie zdanie, które mnie też dużo nauczyło, które pamiętam od początku pracy do dzisiaj. Szanowni Państwo, woda to jest najtańsza pasza. Bez wody nie ma życia, a z nami Witek Stańco i Klub Hodowców Bydła. Dziękujemy. Dziękujemy. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, ze mną Krzysztof Skibiński. Witam. Witam serdecznie. A dzisiejszy temat to wiosna w ogrodzie. Ja bym powiedział Interwaks w ogrodzie. Bardzo proszę. Musicie Państwo pamiętać, że w Interwaksie nie tylko rolnictwo, ale również działamy bardzo prężnie z użytkownikami ogródków, działek rekreacyjnych. Można u nas dostać wszystko, co jest potrzebne. A marzec to już jest ten czas, gdzie wykonujemy pierwsze koszenia oraz zaczynamy wychodzić w nasz ogród i interesować się, co tam się działo po zimie, albo co się tam będzie działo po tej zimie. I jak wygląda? No i jak wygląda, bo musimy teraz zająć się nawożeniem, nawozami wieloskładnikowymi, granulowanymi, które będziemy zasilać różnego rodzaju rabaty, iglaki, trawniki. To jest czas, kiedy musimy przygotować rośliny do kolejnego sezonu. A więc Krzysztofie, co byś polecił, jaki zabieg na trawnik w tym momencie? Po zimie jego kondycja nie jest zbyt dobra, dlatego na początek, jeśli wymagał koszenia, bo nie każdy był przykoszony odpowiednio na zimę, musimy usunąć pożółką darń, oczyścić to podłoże z nagromadzonego tego filcu, takiego pozimowego, oraz mchu. Następnie musimy napowietrzyć glebę i ewentualnie dosiać trawę tam, gdzie jest to konieczne. Mogą to być miejsca po ingerencji kreta w trakcie zimy. Mogą to być miejsca, gdzie po prostu były zastoiska wody lub tam, gdzie po prostu jest przerzedzony na tyle, że musimy go wesprzeć nowymi nasionami. Na sam koniec oczywiście nawożenie, do czego nadają się nawozy granulowane, przygotowane pod każdy rodzaj trawnika. Mamy kilka rozwiązań, kilku firm oraz dodatkowo takie produkty jak kreda, wapno, różnego rodzaju potrzebne składniki, które będziecie potrzebować Państwo nie tylko w trawniku, ale również w ogrodzie warzywnym. A dodatkowo, myślę, że wszyscy wiecie, cały kompleks urządzeń, narzędzi, które przydają się w ogrodzie, w ogródku, do pielęgnacji zieleni, do utrzymania tych stanowisk. Zresztą, Radku, mniej więcej już też widziałeś, jak wygląda oferta, jest bardzo szeroka. Możemy praktycznie na ogródek od podstawowej motyki, wiaderka i łopaty, które są niezbędnym elementem każdego ogrodu, po narzędzia akumulatorowe, narzędzia spalinowe, elektryczne, do wszelkiego rodzaju pielęgnacji. Jakie urządzenie pierwsze, które będziesz używał, które ci przychodzi? Siewnik. Chociażby siewnik do rozsiewania nawozu, jak i również do wysiewu trawy. Kolejne urządzenie, które będzie się przydawało? No na pewno przy kilkuletnich trawnikach wertykulator już. Wertykulator. Tu tak samo, tak jak powiedziałem, od wersji elektrycznych po spalinowe, wszystko w zależności od tego, jak duży mamy ogród do obrobienia. Tak, bo prawda jest też taka, że wertykulatory w zależności od tego, ile mamy tego areału, od razu nie potrzebujemy jakichś wielkich kombajnów. Możemy kupić takie małe, ręczne właściwie prawie że wertykulatory, a przede wszystkim się doradzić. No ja też na początku, jak obsługiwałem swój trawnik, nie myślałem o wertykulatorze, ale kupiłem to urządzenie, korzystam z niego co roku, także no, niezbędne już. I oczywiście kosiarki. Kosiarki, no i tutaj to już w ogóle mamy pole do popisu od rozwiązań, tak jak przy wertykulatorach elektrycznych, spalinowych, po ładowane akumulatorowe urządzenia, które naprawdę można nawet cicho pracować bez zbędnego hałasu. Gwarancja i serwis? Tylko u nas w Interwaksie. Dla tych, co lubią też takie ręczne robótki w ogrodzie, jak sekatory, nożyczki, też są. Urządzenia na teleskopach z wysięgnikami, możemy przecinać krzewy ozdobne, jak i również drzewa owocowe. Sprzęt, którym możemy nie tylko w sumie jako ogrodnicy, hobbyści, ale również zaopatrują się u nas firmy, które świadczą takie usługi. Także jest to sprzęt od takich podstawowych rozwiązań po pełny profesjonalizm, który posłuży latami, a przede wszystkim da nam takie bezpieczeństwo i poczucie tego, że jeśli chcemy coś zrobić, to mamy to w zasięgu ręki i możemy spokojnie użytkować to przez długie lata. I tak dla przypomnienia, jeszcze raz skrótowo, ziemia ogrodnicza, nasiona kwiatów, nasiona warzyw, traw,
kora, mulcz dekoracyjny, wapno, środki ochrony roślin. Te wszystkie rzeczy dostaniecie u nas na każdym z punktów. Zapraszamy. Zachęcamy gorąco i serdecznie. Z Krzysztofem słyszymy się za tydzień w magazynie Prosto z Pola. Dziękuję, Krzysiu, za dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem, a z nami dzisiaj dyrektor Polskiej Izby Mleka, pani Agnieszka Maliszewska. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, znaczącym odbiorcą polskiego mleka czy przetworów mlecznych jest Ukraina. Co w sytuacji, jeśli dojdzie do zamknięcia granicy i eksport będzie niemożliwy? Rzeczywiście Ukraina stanowi dzisiaj znaczący udział w rynku eksportu polskich produktów mleczarskich. Wysyłamy tam z powodzeniem już od wielu lat sery długodojrzewające, jest to aż 8% udział w całości eksportu. Twarogi, jogurty to aż 16%, a więc rzeczywiście patrząc z punktu widzenia i bliskości tego rynku i konsumentów, którzy są przyzwyczajeni do naszych produktów. Utrata ukraińskiego rynku oznaczałaby dość poważne kłopoty dla polskiego sektora mleczarskiego, a tym samym dla rolników, bo im mniej będziemy mogli sprzedać, im mniejsze pieniądze wrócą do zakładów i spółdzielni rolniczych, mleczarskich w tym przypadku oczywiście, to tym mniej będziemy mogli zapłacić rolnikom za mleko. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ my dzisiaj mamy świadomość, że w sytuacji, kiedy na świecie jest tak dużo
niepokoi, tak dużo różnego rodzaju konfliktów, pozyskanie nowych rynków zbytu i tranzyty do odległych krajów, tak jak Chiny, czy też tranzyt przez kanał Suezki, staje się bardzo utrudnione właśnie z powodu tychże konfliktów. Natomiast z naszego punktu widzenia bliskość ukraińskiego rynku, chociaż w trudności logistyczne, oczywiście przez te kwestie związane z blokowaniem granicy występują. Natomiast ten rynek jest dla nas cały czas rynkiem bardzo dobrym. Przede wszystkim dlatego, że konsumenci kupują nasze produkty, które to są dokładnie te same produkty, które my kupujemy jako polscy konsumenci w naszych sklepach. A zatem każda sytuacja, która oddala nas od możliwości eksportu na rynek Ukrainy, albo każda sytuacja, która zagraża nam utratą tego rynku, budzi w naszym sektorze bardzo poważne obawy o dobre funkcjonowanie w tej trudnej, krytycznej wręcz czasami, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryzysem sytuacji. A jakie działania podejmuje Polska Izba Mleka, by do takiej sytuacji nie doszło? Strona ukraińska też przed tym się broni, prawda? Tak, jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi kolegami z Ukrainy, zarówno z Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy, także ze Związku Reprezentującego Rolników Ukrainy, producentów mleka, bo tutaj na tym się oczywiście skupiamy. My cały czas ze sobą komunikujemy, informujemy, wymieniamy te informacje, ponieważ mamy świadomość tego, że każde zamknięcie granicy doprowadzi do uszczerbku zarówno po jednej, po drugiej stronie. My wysyłamy nasze produkty, czyli eksportujemy, oni importują, wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się doświadczeniami. Jesteśmy cały czas w kontakcie też z administracją ze strony i ukraińskiej, i polskiej, po to, żebyśmy mówili o ryzykach. My cały czas też podkreślamy, że my chcemy budować te mosty, a nie burzyć. Dlatego już pierwsze sygnały, które pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku o tym, że takowe trudności mogą się pojawić, sprowadziły tutaj do Polski, do Białegostoku konkretnie, gdzie mieliśmy taką ogromną międzynarodową konferencję sektora mleczarskiego, bardzo dużo ukraińskich przedsiębiorców, którzy importują produkty mleczarskie polskie. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że istotne jest to, aby utrzymać ten rynek, bo my po prostu chcemy robić pieniądze, my chcemy dawać zatrudnienie ludziom, zarówno po jednej, po drugiej stronie granicy, ale też chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska jest beneficjentem tej wymiany handlowej. My sprzedajemy rocznie, to jest z ostatniego 2023 roku, naszych produktów mleczarskich za ponad 580 milionów złotych. Ten bilans dodatni dla Polski jest ogromny. My mamy świadomość tego, że utrata tego rynku spowoduje po prostu poważne konsekwencje, nakładając na to te duże koszty produkcji, jakie my dzisiaj mamy ze strony Polski i ryzyko też tego, że polscy rolnicy, producenci mleka na skutek utraty też części swoich dochodów będą po prostu z tego mleczarstwa odchodzić. I dalej co robimy? Poinformowaliśmy jako te organizacje naszych ministrów rolnictwa, nasze rządy, podpisaliśmy z tym taki apel, porozumienie pomiędzy nami, że chcemy pracować dla dobra i konsumentów, i rolników, producentów mleka i przetwórców po obu stronach granicy. Wydaje się, że ten apel spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rządzącej Polski, jak i Ukrainy, dlatego że słyszymy już dzisiaj w tych wypowiedziach naszych czy ministrów rolnictwa, czy premierów, że jednak mleko będzie przy potencjalnym zamknięciu granicy, będzie tym produktem, który najbardziej straci. Mleko, oczywiście mówię tu tak bardzo ogólnie, czyli sektor mleczarski, polski sektor mleczarski będzie tym sektorem, który najbardziej straci na potencjalnym zamknięciu granicy. Więc mam nadzieję, że nasze apele i nasze działania, które prowadzimy bardzo intensywnie przez ostatni czas, są już słyszalne przez administrację obu krajów i że ta granica ostatecznie nie zostanie zamknięta dla polskich produktów mleczarskich. Czy z Ukrainy do Polski też idą produkty mleczarskie, czy jest to... Tak. W bardzo niewielkim stopniu importujemy głównie mleko w proszku i masło. I to są te produkty, które importujemy z Ukrainy. W ubiegłym roku jeszcze trochę też lodów importowaliśmy, natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo niewielka ilość, dlatego że po wszystkich wyliczeniach, jakie prowadzimy na podstawie danych, które są dostępne w Ministerstwie Finansów, a Polska Izba Mleka monitoruje cały czas ten rynek na bieżąco,
to saldo jest dodatnie dla Polski, ono wynosi ponad 96 milionów euro rocznie, więc naprawdę myślę, że przy naszym potencjale produkcji i cały czas niewielkim potencjale produkcji Ukrainy, naprawdę jesteśmy tutaj absolutnie beneficjentem w tejże wymianie handlowej. Pani dyrektor, czyli jest szansa, że uda nam się ochronić ten eksport naszych przetworów mlecznych na Ukrainę? Jestem dobrej myśli, jestem też cały czas w kontakcie z wiceministrem rolnictwa, panem Stefanem Krajewskim, na bieżąco, dzień po dniu monitorujemy też tę sytuację. Jestem głęboko przekonana, że uda nam się ochronić i uchronić przed tą sytuacją, która byłaby dla nas niedobra, czyli zamknięciem rynku dla polskich produktów mleczarskich. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany tym, by z nami rozmawiać, to jesteśmy absolutnie otwarci, zarówno jako Polska Izba Mleka, także Ukraiński Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich. Zależy nam na tym, żeby pokazać, że konstruktywna rozmowa i dialog są o wiele bardziej efektywne niż tylko i wyłącznie protesty. Oczywiście. Dziękuję ślicznie. Moim i Państwa gościem w Rolniczych Wieściach z Interwaksem była dzisiaj dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu, życzę dobrego dnia. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh! Seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah! Children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. It's unbelievable.
Rolnicze wieści z Interwaksem. 68. spotkanie. Myślałeś kiedyś, Radku, o tym, żeby zostać policjantem? Ja wiem, co powiesz. Tak, ty też lubisz posuszyć. Chociaż po ostatnim proteście policjant to może się rolnikowi źle kojarzyć. Ja się nie obrażam, suchary są zawsze dobre. Zapodaj więc, może się pośmiejemy. W gospodzie rozmawia dwóch rolników. Mam bardzo mądrego konia. Dlaczego? Bo jak mu powiem, idziesz czy nie, to wiesz co? On idzie albo nie. Wypełniłeś zadanie. Przechodzimy do konkursu. Dziękujemy Państwu za ubiegłotygodniową zabawę. Prosiliśmy o nazwy miejscowości punktów Interwaksu, w których Państwo dokonujecie zakupów lub dokonacie po wygraniu vouchera w konkursie. W wyniku losowania 100 eurowaksów wygrywa pan Bartłomiej, który to dokonuje zakupów w sklepie Interwaks w Żninie. Gratulujemy. Aby wygrać w tym tygodniu 100 eurowaksów, co jest równowartością 100 zł, które możecie realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwaks, a więc w Żninie, Barcinie, Flantrowie, Hucie, w Wałczu lub Sępólnie Krajeńskim, należy wysłać SMS pod numer 663-352-377, wpisując dziedzinę, która Państwa najbardziej interesuje w naszej audycji, a więc tym, czym się Państwo na co dzień zajmujecie. Czy to jest bardziej rolnictwo, sadownictwo, hodowla, ogrodnictwo? O, może w ten sposób. Można pisać do piątku. Zwycięzca ma 30 dni na realizację vouchera. Piszemy, nie czekamy. Czuć już wiosnę w powietrzu, a za eurowaksy można na przykład nowe grabie czy sekator sobie zafundować. Można też dołożyć do vouchera i solisem wyjechać do ogrodu czy sadu. A można, niech sąsiad widzi. Jakie to polskie. Rolnicze wieści z Interwaksem. Przygotowali je Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Z nieocenioną pomocą Witolda i Krzysztofa. Oni też się dzisiaj nagadali. Ale jeszcze zanim się z Państwem pożegnamy, to taka ciekawostka, która z pewnością ucieszy Witka, bo jak nas zapewniono, klub hodowców bydła słuchają krowy w oborze w Gączu koło Janowca. Właściwie to nie tylko rolnicze wieści z Interwaksem, bo radio zamontowane tam mają na stałe. Ciekawe, jaki ma to wpływ na te krówki. Może dają więcej mleka, może lepiej się cielą? No, będziemy to badali i Państwa poinformujemy. A my życzymy już udanego, spokojnego, niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia za tydzień o 12:00. Zurück, sondern träume mit mir nur von Glück. Geh
Wunschliest die Augen.